Witam, Mateusz, Ercemaniacy Poznań. Nieprzypadkowo znajduję się w siedzibie firmy Polkar. Dzisiaj niedziela, 29 października, odbywają się zawody Mini Z. W środku jest dość głośno, także postaram się jak najmniej mówić. Jedna z hal została przerobiona na dzisiejsze zawody na tor. Także zobaczycie sami, jak wygląda w środku. Zawody trwają w najlepsze. Tu mamy stoisko Kyosho. Można dokupić oczywiście części tuningowe do tych sympatycznych maluchów. Ja też oczywiście startuję w tych zawodach, biorę udział. A to zobaczcie. Zanim pokażę Wam tor, przejdę tutaj. Dzień dobry. Cześć wszystkim. W tej chwili pusto. O, tu zobaczcie. Dzień dobry wszystkim. Cześć wszystkim. Siema. O, tutaj jest tabela. Cześć wszystkim. Tutaj na bieżąco dowieszane są kartki z przyciskami. A teraz przechodzimy na tor. Antoni Maria Krzysztof Leontana. Miejska czerwona. Krzysztof. Stoimy w tej. Spora przestrzeń. Serwis i 5 modelów. Sebastian. Sebuś. No dobra, i zapraszam. Dobra, okej. Okay. No. Przedstawiciel. Wszystko perfekcyjnie tutaj przygotowane. Ja poczekam. Spokojnie. Antoni, Marian, Krzysztof, Leon, Damian. Jest ze mną szef firmy Polkar, Maciej Garstecki. Dzień dobry. Dzisiaj salon sprzedaży zamienił się w tor wyścigowy dla modeli takich małych Mini Z. Bardzo się cieszę, że wspieracie tutaj jako firma takie inicjatywy. Pierwsza edycja znajdowała się gdzie indziej, w innym pomieszczeniu. Tutaj mamy do dyspozycji troszeczkę więcej miejsca, jest duża przestrzeń, bardzo fajnie się ściga. Powiedz mi, czy będzie kontynuacja takich zawodów tutaj organizowanych u Was? Zobaczymy. Rzeczywiście jest to druga edycja. Pierwsza była w trochę mniejszym pomieszczeniu, ale frekwencja była na tyle duża, że zdecydowaliśmy się kolejną zrobić na trochę większej powierzchni. I myślę, że tu jest rzeczywiście fajne miejsce i przynajmniej jest przestrzenie. Zmieścił się większy tor, zmieściła się strefa serwisowa dużo większa. Także mam nadzieję, że wszyscy uczestnicy są zadowoleni. Przeszkadza nam tutaj Rafał Skrzypek, który jest organizatorem tej imprezy. Oczywiście emocje niesamowite. Ja też oczywiście startuję. Wy jesteście tutaj z synem bardziej jakby wprawieni w tych modelach Mini Z. Powiedz mi, jak idzie Wam tutaj ściganie? No, w tym momencie akurat jesteśmy po kwalifikacjach. Piotr rzeczywiście jedzie w klasie, jeździmy w różnych klasach. Piotr jedzie w Superstock, ja jadę w Stocku, bo no, Superstock jest trochę dla mnie za szybki. No zobaczymy, za chwilkę właśnie będzie podział na finały, także liczymy na jakieś dobre miejsca. Ja zawsze Was wspieram i kibicuję. Tu startujemy w tych zawodach w trzech klasach modeli. Nie chcę nic pomylić, nie jestem jakby stałym bywalcem tych zawodów, ale naprawdę świetnie się dzisiaj bawię. Mam wypożyczony model, który dobrze mi się prowadzi. Też jestem w tej chwili na pierwszych pozycjach w kwalifikacjach. Także słuchajcie, no to bawimy się dalej. Oczywiście, bawimy się dalej. Myślę, że to, co powiedziałeś, jest też takim fajnym elementem tych zawodów, że w zasadzie nie mając swojego modelu, można tutaj z firmy Latina wypożyczyć na dzień zawodów, tylko i sprawdzić, jak to się jedzie, czy się komuś podoba, czy nie. Czwarty Tomek Łysiak, potem Maciej Rymkiewicz i szósty Paweł Barczak. Najlepszy na chwilę, w tym momencie najszybszy czas
Stopór Oskar Rajewski, 15171. Jest ze mną Sonia Skrzypek z Latina RC Racing. Witam Ciebie. Hejka. Jesteś, znaczy tata jest organizatorem tutaj tej imprezy, całą rodziną wiem, że tutaj bierzecie oczywiście czynnie udział. Ja bardzo się cieszę, że mogę brać udział w takiej imprezie. Już przed chwileczką rozmawiałem z szefem tutaj firmy Polkar na terenie, której znajdujemy się. Powiedz mi, jak dzisiaj idą Tobie zmagania? Od wczoraj tak naprawdę testujemy nowy model, który jest o wiele szybszy niż Tokiosz, o którym jeździliśmy wcześniej i trudniejszy do prowadzenia. Jak treningi jeszcze sprawiały trochę problem, to w kwalifikacji już tego tempa nabrałam, zrobiłam rekord 8 sekund kółko, 8 coś tam. Czyli padł rekord toru w Twoich rękach, rozumiem. Znaczy wiesz co, ja obserwowałem Twoje zmagania na poprzedniej edycji, która też się odbywała tutaj w siedzibie Polkar. Widzowie mogą zobaczyć relacje z tamtej imprezy na moim kanale oczywiście. Widziałem, ja nie ogarniałem wzrokiem, powiem szczerze, Twojego modelu. Ja startuję w takiej klasie bardzo wolnych modeli i bardzo się cieszę z tego powodu. Powiedz mi, a jak miejsce w tej chwili? Jak to wygląda? Jak na razie pierwsze przed finałami. Okej. Powiedz mi, ile rund takich zawodów, ale zawodów stricte, nie mówimy o treningach, które odbywają się w Rakoniewicach, ile rund takich zawodów jest planowane w przyszłym roku? Do końca sezonu zimowego mamy zamiar robić chyba co miesiąc, ale w listopadzie nie będzie, bo nie ukrywam, nie mam wolnych terminów. Praktycznie co tydzień mam zawody gdzieś tam, albo w Polsce, albo za granicą, więc w listopadzie odpada, ale w grudniu już chyba mają być zawody. No ja śledzę na bieżąco Twoje poczynania i to jest po prostu mistrzostwo świata i chyba tak mogę powiedzieć. Słuchaj, to trzymam kciuki za tutaj, żeby do końca Tobie bardzo dobrze poszło i zobaczymy się pewnie na edycji tutaj w siedzibie firmy Polkar. Dziękuję Ci bardzo. Dzięki. Prowadzi Krzysztof, już Tomasz trzecie, Dziwak Tomasz trzecie kółko, także kółka prowadzi Tomasz, Dziwak Tomasz, Wysicka, Maria Wajra. Pan Krzysztof przed na drugie miejsce po tych kółkach. Przepuszczamy się przed modelem. Proszę nie blokować. Jest ze mną Tomasz Dziwak, przedstawiciel serwisu firmy Polkar. Witam, cześć, dzień dobry. Powiedz, zdradź tajemnicę, ile czasu przygotowaliście tą halę sprzedażową pod te zawody? No, przygotowanie zajęły nam około 10 godzin z rozłożeniem toru i przygotowaniem do pierwszych jazd. No powiem Tobie, przeżyłem szok, jak tu dzisiaj przybyłem, bo jest dużo więcej przestrzeni, dużo fajniej się ściga dzisiaj. Nie wiem, ile zawodników startuje. Około 35 zawodników jest, około. Około. I nie ma ścisku. Nie ma ścisku, myślę, że zawody nie skończą się o północy, oczywiście żart. Słyszałem już od szefa tutaj, od Macieja, że w przyszłym roku też się tutaj spotkamy. To w tej samej sali, czy... Myślę, że tak, sala nam się sprawdziła. Poprzednio spotkaliśmy się w sali konferencyjnej nad budynkiem serwisu. Przy ilości gości, która nas odwiedziła, okazało się to zbyt ciasne. Zarząd podjął decyzję, firmy naszej, Polkaru, podjął decyzję, że spotkamy się tutaj w budynku z salonu samochodów używanych i jak widać sala idealnie się sprawdziła. No powiem, to jest fenomenalnie, ja oczywiście też się pojawię na kolejnej edycji, także lecimy do ścigania, bo na pewno za chwilę nas będą wywoływać. Tak, już nas ruszają, tym bardziej, że za chwileczkę startują nasze grupy. Dzięki wielkie. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Best lap of 9.4387.
Małe modele, niesamowite emocje. Powiem wam, że jak stoję tam na podium, no to ręce się trzęsą. Bardzo rzadko biorę udział w tego typu imprezach. A poziom tutaj przygotowania naprawdę na światowym poziomie. A cała otoczka, wszystko tutaj. Rafał prowadzi to fenomenalnie. W tej chwili jadą finały, jak mogliście obejrzeć cały bieg. Także impreza powolutku dobiega końca. Jeżeli ktoś się waha, czy taki mały model może dać dużo emocji, to zapewniam, naprawdę warto wystartować w takich zawodach. Tak jak wcześniej mówiliśmy, modele można wypożyczyć. Nie uderzamy do tego modelu. Obu bok, bok, ok. Nie wiem, na którą modelę patrzeć, bo patrzę na tę pierwszą, trójkę. Polska to prawie za druga, Maciej trzeci. Macie pewnie błąd? Ok. Come, two, three, four, second. Czy jest to samo okrążenie, co na tę chwilę? Nie uderzamy. Bez klatko. Tu tak samo. Tu jest walka o czwarte i o pierwsze miejsce. Nie uderzaj. No było ciasne. Ale było blisko. Nie uderzaj. No tam było blisko. Oskar utrzymuje pozycję. I to już za nim. Ganie Maciej. Nie uderzamy. Zawody dobiegają końca, w tej chwili trwają takie luźne przejazdy. Za chwileczkę będzie rozdanie nagród. Ja startowałem takim McLarenem, tutaj wypożyczonym, z Latina RC Racing. Bawiłem się niesamowicie. Także do zobaczenia na kolejnych zawodach.